Cześć. Wstałem. No, wstałem o 7, już jest pół do 8, ale... Okazało się, że pan właściciel ma laptop i mogę sobie przegrać u niego z karty, którą nagrywam GoPro, na dysk, który mam z sobą, bo powoli zapycham miejsce, które mam. Także kopiują się karty, a my z żoną jemy śniadanie. Trochę nietypowe. Takie. Takie śniadanie, papaja. Dobra ta papaja? Papaja super, więc też ją wciągnę. Wow, mamy gościa. Może krótka prezentacja naszego pensjonatu. Jest naprawdę, proszę, schody kręcone, złocone, niebieskie, żółte, białe. Tam dalej nie idę, bo tam jest pokój otwarty. My z żonką na tym tarasiku tu siedzimy. Tu jest nasz pokój. Moje łóżko z baldachimami. Wzięłam twoją koszulkę tutaj. I żonki, klimy nie ma oczywiście. Znaczy jest, ale nie mogę jej włączyć. No ale to dzięki temu, że mamy niską cenę. Cena była tutaj 100 zł. I to byłoby za dużo za te warunki, ale płacimy 43 zł za dwie osoby. Za pokój, za ten pokój był osobowy. Chyba nie pokazywałem. Nasz przybytek, łazieneczka. By kogoś interesowało, papieru toaletowego nie ma. A to jest prysznic. Fajnie, no tylko fakt, jak ktoś się umyje, to wszystko tu jest mokre. Śniadania ciąg dalszy. Papaja już zjedzona. Teraz dobieramy się do mango. Kiepsko bez noża i mango trochę niedojrzałe, ale... Nie wiem, jakie powinno być niedojrzałe. Tyle zostało. Znaczy dobre jest to mango, ale jest trochę takie niedojrzałe. No, w Polsce kiedyś kupiliśmy mango, to nie dało się jeść. No, czekaj, to twoje zjadłaś, taka pestka. Mi zostało, no, jeszcze to. Nie mam jak tego jeść, no, ale tak rozdrapię jak żona. Ruszyliśmy i tak sobie jedziemy. Jesteśmy po wschodniej stronie wyspy Manar. Tak mniej więcej w połowie. Jest jakaś taka wioska rybacka. Jest tu charakterystycznie, ale jak tu śmierdzi rybami, to głowa boli. Pani suszy ryby, a potem są w sklepie te ryby. Fajne. Oryginalnie, ale brudno. Troszkę polatałem dronem, choć pan mi powiedział, to nie rybak, nie wygląda na rybak, że były te ataki terrorystyczne w kwietniu i nie można tak za bardzo latać, pilnują strasznie, szczególnie w tych terenach wojskowych. No tutaj wojskowe tereny są co chwilę, ale coś tam polatałem. Ogólnie wszyscy ciekawi, ile kosztuje, jak długo lata, skąd jesteśmy. No policjanci są ciekawi, jaki mamy zawód. Handel rybami, suszenie. Wszędzie suszą, sprzedają, handlują, dzieje się. Na plaży jest pełno zdechłych ryb, takich ładnych piłeczek, bo chyba już napęczniały. Jedziemy dalej na północ wyspy.
jesteśmy na takim końcu irlandzkiego świata. Nie przy moście Adama, ale kawałek obok, bo pomyliłem drogę. Zaraz pojedziemy na most Adama. Jesteśmy przy takiej plaży. No tutaj nie polatam dronem, bo praktycznie teren wojskowy goni teren wojskowy. Był jeszcze ten zamach terrorystyczny. Więc chyba pilnują. Jest tu czyście. No, woda za czysta nie jest. Jedziemy na most Adama. No i nie poddajemy się. Jedziemy do końca drogi, do mostu Adama. Grób Adama minęliśmy, ale... O, i koniec drogi. Już nie pojedziemy, bo jest straszny piach. Nasza fura by tędy nie przeszła. To wiem na pewno, bo ona się kopie na dużo mniejszym piasku. Podejdziemy jeszcze kawałeczek, zobaczyć most Adama i będziemy wracać. Pierdzik tu zostaje, to pewno jeszcze mamy 500 metrów. Taki plan jest. No. Może plażą? Taki plan, może plażą, no właśnie. Chyba plażą to zrobimy. Plażyczka. Taka zatoczka. A tam jest kompleks takich sztucznych wysepek, jak gadam, kompleks naturalnych wysepek, który tworzy tak jakby naturalne przejście do Indii. One są poprzerywane i raz jest płycej, raz głębiej. Ale nie wiem, dałoby się chyba dotrzeć trochę po wodzie, trochę po piasku do Indii tędy. Anglicy chcieli zbudować tutaj most kolejowy. Nie zrobili tego. No musieliśmy wejść do wody, bo naprawdę ta woda jest mega cieplutka. Naprawdę miejsce jest urokliwe. Tyle, że pokażę co z boku. No wszędzie pełno śmieci. No nie tak pełno, ale są śmieci. Ach, niestety. Przy kurortach pozbieranych, gdzie nie ma kurortów, to jest syf. Ale cieplutka ta woda. Wow. Idziemy wodą, o ile da się przejść tą wodą. Bo to wcale nie jest powiedziane. Na razie jest płytko. Tak wygląda most Adama. I my idziemy nim do Indii. Postoimy, patrzymy, zrobimy fotkę. Tu jest pan strażnik, który pilnuje porządku. On jest ze służb morskich. Żeby tu polatać dronem, to muszę mieć pozwolenie służb morskich, tak mi powiedział. Więc nie polatam, no bo on jest tutaj przecież. Poza tym nie można. Co ciekawe, pojawiły się psy, które wszędzie są takie nieruchawe i mdłe, a tu zaczęły na nas szczekać. Dostaliśmy kij na psy. Będziemy się od nich oganiać. Wracamy. Nie zaatakował nas pies. Znamy na razie, także chyba nam nic nie będzie. Daj mi kij, masz tą kamerę, bo ja nią nic nie nakręcę. Kamera jest. Tak, pierwotni mieszkańcy Sri Lanki doszli z Indii na Sri Lankę i założyli Sri Lankę. Tak to wymyśliłem, nie wiem czy mądrze, ale taki pomysł miałem. Nie boimy się rekinów, trzeba to zaznaczyć, jesteśmy twardzi. Tu rosną takie krzaki na tych wydmach. One są takie rozgałęzione. O, stoję pod jednym z nich. I chyba to jest pierwszy raz w życiu, kiedy zauważyliśmy kawowce. Bo ja nie widziałem kawowca.
Chyba to jest kawowiec, bo pod nimi leżą takie, nie wiem czy to widać, o. Takie ziarenka i tego jest bardzo dużo. Może to nie kawa, ale... Wygląda jak kawa. A nie wiem, czy... Musiałbym, trzeba było ją wypalić, to by chyba miała zapach, słuchaj. Wracamy. Po drodze na most Adama jest grób Adama. Więc... No, warto by było odwiedzić grób pierwszego człowieka na ziemi. Muzułmańskie to jest, co prawda, ale... Chyba Adam był ten sam, nie? Idziemy zobaczyć ten grób. Zobaczymy, czy tam możemy w ogóle wejść. Jest grób Adama. Obok chyba Ewa leży, nie? Część wspólna muzułmanów i nasza. Grób Adama. Chyba Ewy, nie wiem. Chyba, że go w dwóch nagrobkach pochowali. Miasteczko Manar i jego centrum, to jest to centrum. I nasza fura. Dojechaliśmy do końca wyspy Manar i wróciliśmy. 76 km. Ale droga jest tam zła, dziurawa i taka cała chybotliwa i jesteśmy cali opolali. O matko, nas wytukło. O tutaj idziemy na jedzenie. Wczoraj byliśmy i dzisiaj idziemy znowu. Nie wiem co zjemy, ale coś z ryżem pewnie. Taki jest plan. Jesteśmy w tym samym pubie co wczoraj. Ale dzisiaj ciężko mi szło zamawianie, naprawdę. Można by pokazać. Dzisiaj jakoś nie widać ryżu i jest problem. Zamawiam u kucharzy, którzy nie mówią w ogóle po angielsku. Może dlatego. Ale zamówiłem, dobra. Nie wiem co będzie. Nie wiem, czy dostanę, bo to jest zawsze zagadka. Chciałem ryż z tym i z tym, czyli dwie takie paciarki z ryżem i okej. A dostaliśmy dal. No dobrze. Nie, on lubi dal. Dal jest dobry, my lubimy dal. No. Sporo ludzi tu się stołuje. Czysto, miło. Ściany brudne, czarne. Jak tam dobre? Zamówiliśmy w końcu to, co żeśmy mniej więcej chcieli chyba. Mamy ryż. To są z kawałkami kałamarnic na ostro. I do tego już mamy drugą miseczkę dalu. Mamy jedną porcję, bo jak zamówimy dwie... Nie, zostawiliśmy. Wczoraj nie byliśmy w stanie przejeść dwóch porcji. Ja zjadłem, ale potem byłem... Ojejku, za dużo zjadłem. No, także mamy jedną porcję i to nam wystarczy w zupełności. Wciągamy. Czary mary. I jesteśmy z powrotem w naszym domku. Manar. Okolice naszej kwatery. Proszę. Palemki stoją w wodzie. Ta woda w porze deszczowej tutaj jest chyba z morą. A w porze suchej jej nie ma i tak w kółko. Chwila prawdy. Na co wydałem te grube pieniądze? No, te zakupy w moim wydaniu były niewypałem, bo ten napój z imbirem on jest. Nie jest narysowany w tym jak był, ale. Z imbirem, orężada z imbirem nie jest dobra, pali. Kupiłem jeszcze tą czekoladkę.
Znaczy nie jem czekoladek, ale jakoś mnie naszło. Powiem tak, jakby to był produkt czekoladopodobny, to byłoby to dobre. Tak pół na pół, no. Żonki woda to jak woda. I te kulki sezamowe dobre. A moje teraz muszę jeszcze sam to wypić, co gorsze. Nie wiem, kiedy ja to wypiję. Jak będzie ciepło, to ja tego nie dotknę, muszę pić teraz. No, się może nie pić ten. To jest dobre, to jest Elephant House robił to. Uff. Po jedzeniu popiłem tej niedobrej orężady, zjadłem czekoladkę i chce mi się spać. No ale nie marnujemy czasu. Jak to nasze motto mówi, nie spać, zwiedzać. Bierzemy pierdzika i jedziemy. Tak powolutku dojechaliśmy pod kompleks świątynny, tak, tylko tam jest brama zamknięta, przejechaliśmy dalej, brama zamknięta, stoi wojsko i policja. Kurde, wlazłem w banana, myślałem, że w kół, no, wszedłem w banana, okej. Okay. Tam stoi policja i powiedziała, że, no, że możemy tam stać. Powiedziała, pokiwała, że okej, okej. Więc idziemy do kompleksu świątynnego. Do świątyni to nawet, to nie jest kompleks. Super świątynia nie jest chyba taka super. Albo jest w remoncie, albo to jest nie ta. Nie, no to jest jedyna, która tu jest. W jakimś remoncie jest ta świątynia. Tu są jakieś malowane krowy tam. Nie wiem, może to jest świątynia, jakieś tam krowy, czy coś ma jakieś znaczenie szczególne. Ale sam obiekt w sobie nie jest jakiś trudny. Chyba jest cennik za zwiedzanie, nie wiem, bo wszystko po lankijsku. Trochę te zabytki tego manaru, takie jak to miasto. Jak ten manar, zapyziałe. Choć północna część wyspy bardzo nam się podobała. Ten most Adama, no i grób Adama widzieliśmy. Tu jest trochę dziwnie. To, żeśmy zaplanowali zwiedzanie świątyni. A zajęło nam to 3 minuty. Chyba będziemy wracać. Dom parafialny, proszę. Trochę jak na dzikim zachodzie. Krowy leżą. Tutaj jakaś krowa idzie. Może to jest świątynia krów. Ja nie lubię krów. Za bardzo. Trzeba je doić. Ale fura stoi. Panie, my jedziemy. Taki. Mamy romantyczny wieczór z żonką. Przetłukliśmy się 5 km. No tak jest. 5 km po takich dziurach, żeśmy się przetłukli i przyjechaliśmy na najpiękniejszą plażę w Manar. No tu już jest plaża. To jest ok. Brudno, ale szeroka plaża jest. Podziwiamy zachód słońca, którego... Aha, nie widać, którego... Chmury są, a słońce jest wysoko jeszcze chyba. No ale sporo ludzi korzysta z uroków zachodu. Kopią się w ubrania. Także luz. A za nami są... utajnieni selfiacze. Robią sobie selfie z nami, tylko tak, żebyśmy nie widzieli. To ja teraz nagrywam. Jestem taki sam jak oni. Nagrywam kamerką, tak, żeby oni jakoś widzą, no bo jak. Będziemy się zbierać. Taka ciekawostka. Na plaży znaleźliśmy takie stworzenie. Jakie ono jest duże? Takie, to jest moja noga. Nie wiem, czy to dobre, czy niedobre, czy to... Wiem, że to już jest chyba nieżywe, tyle mogę powiedzieć.
Jedziemy, bo będziemy pewno, jesteśmy jakieś 8 km od kwatery. Chwilę będziemy wracać. Czary Mary. I nastąpiła teleportacja z plaży. Poprzez jeden bar, drugi bar nie kupiliśmy to, co chcieliśmy. Trzeci bar kupiłem takie placuszki. Zapłaciłem za to złoty 30. I są trzy placuszki. Dobra, ja już jednego zjadłam, kochanie. Jedz, kochanie. Ja to tak w ogóle nie jestem głodny, myślałem w ogóle nie jeść. I... To może ja zjem. I sos. Curry. Sosu nie chcę. Ja chcę. No, po placuszku. Piwko do bycia do spania. Dzień jak codzień. Było spokojnie, ale nie do końca, bo dzisiaj przejechaliśmy pierdzikiem prawie 130 km. Gdzie było, mówisz, ładnie? Tam na moście Adama, tam było fajnie. Tam mi się też podobało. No. Tam było efektownie, jakoś tak cicho inaczej. No. Fajnie tam było, woda cieplutenka. Nie było, woda ciepła. No, czysto... Tam takie fajne. Czysto to tak... W skali, tutaj to tak, to było bardzo czysto. To niestety te plaże są brudne. Mi się podobał ten śmierdzący ten port, tam z drona chyba coś nagrałem trochę. Moja kolacja. Już jestem 9 dni na wyspie i takim trochę lankijczykiem zostałem. Znaczy, oni nie jedzą tak, to od razu mówię, ale ja taki lankijski sposób jedzenia sosu obszaiłem, bo maczam. Oni nic, zamaczają to... tylko. Nie, mało tego sosu, a ja biorę tak. Ale metoda chyba lepsza niż oni jedzą od tysięcy lat. Mogę porównać, jakie odgłosy wydajesz. Odgłosy, no nie mówię. Przy żurku. Takie. Znam takie z żurku. Nie mówmy o odgłosach. Wyciągnij mikrofon i pokażę jeszcze. No muszę pociągnąć, tak posiorgę go. Bo sos kary mnie nasz nie chodzi. Jeszcze raz i będzie dobrze. Dobrze. Wyłącz to, bieram.